Dzień dobry, moi kochani, moje kochane, witam bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na analizę pełni. 27 grudnia mamy pełnię, jest środa, godzina 1.33. No i taki cytat, i zastanawiam się, czy nie będę troszkę pasę, jeśli znowu zacytuję Wam Fiodora Dostojewskiego. Napisał on coś takiego: Wszystko jest w ręku człowieka a on pozwala zdmuchnąć sobie wszystko z nosa jedynie i wyłącznie stworzostwa to pewne ciekawe czego ludzie boją się najbardziej nowego kroku nowego własnego słowa obawiają się nadę wszystko no to analizujmy wejdźmy w tę pełnię Był ostatni w tym roku nów, jest i ostatnia pełnia na 4,58 znaku koziorożca i raka. Na pozór taka pełnia. I na pozór pff, niby wszystko widać, ale widać nie dokładnie to, czego my potrzebujemy. Już sam układ domu w pełni, czyli trzeciego i powoduje większą ruchliwość. Nasza uwaga z jednej strony skupia się na tych i na tym, co najbliżej. Dom trzeci to rodzeństwo, kuzynostwo, wiedza podstawowa, podstawowa edukacja i komunikacja, takie gadu-gadu nocą i w dzień. W domu trzecim zawsze obserwujemy, jak pracuje nasz Intelekt. No i czy aby ten nasz język jest tak piętki, że potrafi wyrazić wszystko, co pomyśli głowa. Gładko w trzecim domu przełykamy informacje, jakiekolwiek. Można powiedzieć nawet, że trzeci dom jest taki sobie jak prasówka. Niekoniecznie zastanawiamy się nad treścią, ale chcemy to przeczytać. No i dlaczego jeszcze nie zastanawiamy się? Bo Merkury jest w RC. I on i tak robi to, co czego sam potrzebuje i czego chce. Ale naprawdę to jest dobry czas na to, aby nawiązywać niezobowiązujące relacje towarzyskie. Do tego wszystkiego możemy sobie marzyć o bogactwie. No i tutaj spójrzmy na jowisza. Które ma trygon ze Słońcem. Jest przyjemny trygon i sekstyl do księżyca. Widzenie i wysokie, i szerokie. Sekstyl i trygon. Właśnie tak działa i na nasze postrzeganie, i na nasze towarzyskie działanie i zachowanie. Możemy gdzieś jechać, możemy kogoś odwiedzić, czujemy się e, osobami wolnymi. Na luzie. Satur w rybach, i dlatego, oczywiście, do słońca Sextul, i znowu do księżyca trygon. Bawimy się rozważnie, mówiąc, że jak na dzisiejsze czasy, to i tak jest nam dobrze. Ale bawimy się też lekko. To moment, kiedy nic, co jest trudnego, i tak nam nie wyjdzie, i mamy tego świadomość. Czyli podczas tej pełni jest optymistycznie. Optymistycznie, umiarkowanie optymistycznie, o i właściwie nie chcemy niczego zmieniać. Jest tak dobrze, chociaż nie do końca, ale jest dobrze. Natomiast, no, jest to pełnia jednak w znakach kardynalnych i to są swoiste ostatki czegoś tam. Ascendent pełni w wadze, znowu mamy znak kardynalny, a na ascendencie oś węzłów księżycowych, czyli Rachu i Ketu. Rachu, głowa, smoka w znaku barana, w relacyjnych układach nieukładnych. Ketu na ascendencie, niebawem się okaże, które z naszych aspiracji i które z naszych znajomości przetrwają próbę czasu. I ten czas Plutona w znaku wodnika, ten dziwny czas. Zauważmy oś węzłów księżycowych. Podobnie jak ascendent i descendent, czyli ta ośma, sekstyle i trygony do Merkurego i Marsa, leć głosie po Rosie i niechaj wszyscy rozmawiają o wszystkim. Byle tylko nie bolało. Byle nie było niczego dokładnie widać. Jednak Merkury jest w erce. Zatem kwestia relacji zawieranych wcześniej, wcześniej sprzed Erki Merkurego staje się nie tylko kwestią lokalną, ale i globalną, czyli sprzed 13 grudnia, o tym sobie myślimy, bo węzły księżycowe w takim punkcie zawsze sugerują globalizm sytuacji. Pełnia niby usypia, bo to jest taki czas przestoju, zastoju, mamy taki okres po świętach, przed Nowym Rokiem, natomiast w horoskopie najistotniejszy jest nacisk na pewne sfery Domów. I tutaj mamy pole trzecie, ale i pole siódme. Pole siódme tym razem będzie najważniejsze, bo współdziała z osią węzłów księżycowych, a te węzły współdziałają z pełnią. Skoro dom siódmy to symbolicznie Wenus, i tutaj, w tym momencie, zaczyna się ta autentyczna historia Nowiu i pełni. Jako, że Nów zakończył nam pewien gon dziki, a Wenus podczas tej naszej pełni idzie do dokładnej kwadratury z Saturnem. Jeszcze punktu zero nie osiąga, ale zawsze jej układ kwadratury z Saturnem sygnalizuje napięcie w relacjach. I jednocześnie ich poluzowanie. I teraz zobaczmy. Był układ nowiu, który to układ zamykał pewne możliwości porozumiewania się. Teraz, dopóki Wenus jest w Skorpionie, sojusze się trzymają czyli nie wszystko zostało dopowiedziane na tym nowiu sojusze się trzymają, byle jak. Ale zawsze, chociaż tchnienie wolności jest już odczuwalne, chcemy coś poluzować. Czyli to, co było jasne do 12 zostaje, natomiast jeżeli 12, 13, 14 i później grudnia a nam się coś poluzowało, to ten luz działa nadal. Zatem, niech tylko Wenus zjawi się w strzelcu dokładnie 1 stycznia 2024 roku, czyli kwadrat z Saturnem, to powiemy, że nasze życie towarzyskie podzieliło się na czas sprzed erki Merkurego i przed kwadratem i po kwadracie Wenus do Saturna. I zwłaszcza osoby, które mają ważne planety w znakach stałych, poczują ów pęd ku niezależności. Wenus dąży do stabilności po swojemu. I zauważamy w tym momencie, jak mocno nasze prawdy życiowe różnią się od praw bliskich nam osób, od tego, co one mówią my gadu gadu, one gadu gadu, ale to są zupełnie rozmowy, które się nie spotykają w żadnym punkcie. Dom trzeci, no i znowu zauważamy tego Merkurego w Erce, a ten Merkury w Erce ma kwadraturę z Neptunem. Jakoś tak niewiarygodnie i oszukańczo się robi. Mamy czas końca roku. Chcemy, aby coś się zakończyło, coś trudnego. Sygnalizacja, sygna, sygnał do tego, że było trudne, to był 13-14 grudnia. I wierzymy, że coś się musi zakończyć, bo to, co będzie nowe, będzie lepsze. A kluczem do zrozumienia nowego jest Wenus. I jeszcze raz spojrzymy na nią. A władczyni wartości i miłości, odpowiedzialna za układy wszelakie. Tym razem ma kwadrat niedokładny do Saturna, a to zawsze mówi, że pora się rozstać. Ta sama Wenus ma również opozycję do Urana, ale to już było, powiemy sobie czyli miłe lub niemiłe nowego początki. Więc Przeglądamy sobie układy stare, układy, które się rozpoczęły, i mówimy, że nam to nie pasuje. I to, co jest arcyważne, znowu ta Wenus, to jej sekstyl z Plutonem. Wchodzimy w nową jakość wartości, miłości i relacji. I to jest ten wydźwięk 2024 roku Plutona w znaku wodnika. Gdzie Pluton w tej mandali. Pluton jest dokładnie w domu czwartym. Co on mówi do nas? Słuchajcie, takie piękne przesłanie w przededniu Nowego Roku. Pluton w czwartym domu, w naszych korzeniach, w naszym jestestwie, a najgłębiej, gdzie może być, mówi coś takiego, jeśli chcesz zmian, najpierw zmień siebie. Pięknej pełni wam życzę. Witam wszystkie osoby z poznaku Barana. No, i parę zdań o tej pełni. Oczywiście, bardzo ogólnych zdań tego się możecie domyślać, że to jest tylko w stosunku do Waszego słońca. Ale mimo wszystko, pełnia to jest dla Was szczególna, bo ona mocno odbije się na Waszym partnerstwie. Rachu w znaku barana i na descendencie pełni powoduje. Konieczność rozejrzenia się wokół. No i mówimy, że zmiana jest dobra, bo prowadzi do nowego kroku, niezwykle istotnego. Zatem warto gonić za zmianą. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie takiej zmiany, to idźcie w tym kierunku, bo Pluton i tak ją wymusi. A zawsze cokolwiek robimy, lepiej zrobić z własnej woli, niż na skutek wymuszenia plutonicznego. Koniec roku, no i tutaj uważajcie, ponieważ grozi Wam nieporozumienie z szefem, a jako, że możecie już mieć dosyć konieczności promowania produktów, które są bublami, czy też bronienia podłej sprawy, no to może być układ dla Was rozstrzygający, bo albo idziecie za swoim głosem, no i to grozi konsekwencjami, albo zgadzacie się z szefem, no i to Was bardzo mocno zniechęci do współpracy. A pełnia dla Was to kwestia zasad i właśnie układ Słońca i Księżyca. Na osi, rak koziorożec. Pokazuje te zasady, od których odstąpiłyście i odstąpiliście. Czasem pokusą były pieniądze, czasem samo życie, jak to mówimy. I może nastąpić wielki odwrót. To również nieznaski w zespołach. I nadchodzi czas, by z zespołem się rozejść. Pełnia jest takim momentem, w którym czujecie, gdzie i do kogo jeszcze pasujecie, a co jest już poza wami i waszymi potrzebami. Ludzie bardzo młodzi mogą pozwolić sobie na zmianę ważnych decyzji życiowych, związanych z uwaga. Wyborem kierunku kształcenia, czasem z pracą. Możecie się szybko zorientować, że związałyście się, związaliście się z niewłaściwą osobą, kontraktem lub niewłaściwą firmą. Może nie do końca jeszcze będziecie przekonane czy przekonani o słuszności tego, co czujecie, no bo jest Merkury w retro. On daje Wam możliwość rozmawiania, mailowania. Upewniania się co do decyzji, którą możecie podjąć już w styczniu. Osoby młode to również zmiana w relacjach, wyrwanie się na wolność z pieleszy, jakichkolwiek. Samo wyrwanie się w tym momencie jest bardzo istotne. A co w związkach, które nie do końca Wam pasują? Wóz albo przewóz słuchajcie, bardzo duża transformacja. A w sytuacji, gdy nie czujecie potrzeby transformacji, czyli myślicie sobie, że co miałam zrobić, to zrobiłam, co miałem zrobić, to uczyniłem, to idziecie sobie za wiatrem w polu. Tutaj a ta konkluzja dotyczy osób urodzonych na początku znaku. Także fajna pełnia rozglądajcie się za tym, co wam jednak nie pasuje w układach. Całubyków, udany rok, udane zbiory, zrealizowane zamiary, tak można podsumować ten czas, który macie za sobą i jednocześnie przed sobą. Pełnia Wam się przysłuży, działa na Was uspokajająco i ozdrowieńczo. Macie takie osoby, zauważacie te osoby, które na Was tak działają, uzdrawiają Was. Takich macie prywatnych uzdrowicieli i prywatne uzdrowicielki. Pełnia na bardzo bliskie spotkania, na czułe rozmowy, czułe gesty i mnogość, wielość dobrych słów. To jest okres zbiorów. Chciałabym to powtórzyć. Bo słyszycie od bliskich coś, co jest miłe waszym uszom i duszy też. Jeśli ostatnie tygodnie były przeznaczone na relacje, to teraz się nimi sycicie, w zaciszu domowym, czy też z dala od cywilizacji. Pełnia jest takim okresem dobrym, na to, aby realizować plany osobiste. Jeśli do tej pory uważałyście, czy uważaliście, że nic ciekawego się nie wydarzyło, to koniec roku może was przyjaźnie zaskoczyć, na spodziewanie przyjaźń. Byki w związkach stałych są nieco narażone na gwałtowne skoki ciśnienia, no bo tak jest. Może się zdarzyć, o ile już się nie zdarzyło, że poznacie kogoś, w sumie koniec roku to szereg spotkań towarzyskich, i podczas tych spotkań towarzyskich, czy to są spotkania prywatne, rodzinne, czy zawodowe, ktoś się pojawia, no i zawraca, zawrócić wam może ta osoba w głowie, i nawet wasze słynne kalkulowanie i analizowanie na zasadzie, czy się to opłaci, czy nie, na nic się w tym momencie nie przyda. Bo po prostu zaszalejecie. Wenus w Skorpionie, Uran i Jowisz w Byku poluzują się hamulce i to bardzo. i słuchajcie, to będzie bardzo miłe i bardzo przyjazne dla Was. W pracy ważny jest dystans. Istotne jest, byście do 2 stycznia nie dały się wciągnąć, czy nie dali się wkręcić w rozgrywki pomiędzy szefostwem, szef i zastępca. Czy pierwszy prezes, wiceprezes? Tak samo jak nie powinny Was interesować porachunki osobiste osób złączonych pewnymi ideami. To nie jest wasze. Zatem milczenie jest idealnym rozwiązaniem. Koniec roku oczywiście warto zadbać o zdrowie, kondycja, po pierwsze, ona nieco szwankuje. Zatem aktywność umiarkowana, bardzo wskazana, do tego relaks i odprężenie, wystarczająca ilość słów. Bliskich osób i wystarczająca ilość snu. Nawet załóżcie, że tych słów potrzebujecie więcej i spać możecie też więcej to będzie bardzo dobre założenie. Pełnia i koniec roku na przyjemności, na regenerację, na bliskość. A od 4 stycznia Mars w koziorożcu. A pozwala wam umacniać swoją pozycję, i jeżeli jest coś, co chcecie zdobywać dla siebie, to robicie to po nowym roku. Zatem pełnia bardzo przyjemna na przyjemne dla was kwestie, co u bliźniąt, e, Merkury w Erce. No, i koniec roku wydawałoby się, że taki czas na podsumowanie tutaj z tego końca roku wynika. No, ale nic z tych rzeczy. Wy akurat macie czas na bardzo, bardzo dynamiczne działanie. Zmiana przestrzeni wokół siebie, to się Wam oczywiście może wydarzyć po pierwsze, więc ta zmiana przestrzeni. Wiele z Was, wielu z Was może się zastanawiać nad zmianą miejsca zamieszkania. Można tylko się zastanowić głośno, Powiedzieć, co mnie tu jeszcze trzyma, jeśli nic, słuchajcie, to pora wylatywać, pora odejść z miasta, którego się nie lubi, e, lub opuścić wieś, której sielskość raczej irytuje niż zachwyca. E, to jest też poszukiwanie towarzystwa odpowiedniego dla tego, co chcecie wyrazić, miejsca, przestrzeni i towarzystwa. E, intelektualnie również wiele się zmieniło, nie tylko szkiełko i oko, ale również odczucia. I bardzo wewnętrzne podejście do rzeczywistości. Taka delikatna rozprawa z własnymi wierzeniami, lekka retrospekcja i taki sprawdzian. A wiecie, że sprawdzian to kwestia Saturna, który ze znaku Ryb sygnalizuje Wam od marca 2023 roku niewłaściwość odbioru świata informacji, które zańczerpiecie. Czegoś tym uczyć? To pytanie pełni. Możecie stwierdzić, że nauka Wam nic nie daje i pomysł, by przerwać jakąś naukę, jeżeli jesteście, w jeżeli jesteście w trakcie, już do Was nadchodzi, ale nie decydujcie od razu, tylko zapytajcie się, co w zamian chcecie uzyskać, w zamian za zaprzestanie nauki w określonym profilu. Koniec roku i kwestia dopasowania się do nowej sytuacji, zwłaszcza wtedy, kiedy jesienią rozpoczęliście, czy rozpoczęłyście nowy rozdział zawodowy, czy przygodę z nową ideologią partyjną, na przykład oczekujecie nagrody, czy docenienia, jednak to się może nie pojawić. Bliźnięta słyną ze swojej ciekawości, a też z różnorodności i czas, by zrealizować swoją różnorodność, zamiast opowiadać się zdecydowanie po jednej stronie. To nie działa w tym momencie. Nie decydujcie się na wypowiedzi publiczne, nawet wtedy, kiedy sponsorzy czy profesorowie będą Was do tego zachęcać, czy twierdzić, że tego wymaga Wasza pozycja. Uważajcie, bo podczas wystąpień publicznych może dojść do konfrontacji i do 4 stycznia ciężko będzie tę konfrontację wygrać. W kwestiach partnerskich bardzo nietrwale ani układy zawarte podczas erki Merkurego nie satysfakcjonują, ani układy, które zawierane były jesienią 2023 roku. Relacje ważne, stabilne to wiosna 2024, pełnia taki moment na lekki kryzys zaufania w stosunku do swoich przekonań. Co uraków. Wasza pełnia, jako że księżyc znaku uraka. Dlatego widać Was wszędzie, wszędzie Was widać. To jest dla Was czas zabawy. No i słuchajcie, macie co świętować, ponieważ Pluton odchodzi. Może jeszcze nie do końca na 100%, ale odchodzi ze znaku koziorożca. Już Was nie irytuje swoją opozycją, i dlatego to jest czas na zabawę. Wenus w skorpionie, a jeszcze jest w skorpionie, gwarantuje namiętność, towarzyską niebanalność, możliwość szaleństwa, takiego z mocnym akcentem na głębię uczuciową czyli szalejecie to jest fantastyczne wchodzicie w to jeszcze mocniej. Porzucicie na chwilę, nawet na dłuższą chwilę, swoje ulubione konwencje i zasady. Które powinny stabilizować, czy powinny funkcjonować w związku, po to, by wejść w relację bez dogmatu. Totalnie bez dogmatu. To będzie ciekawe. Jesteście bardzo atrakcyjni i atrakcyjne i przyciągacie w niczym magnes osoby równie atrakcyjne, podobne do siebie. Oczywiście koniec roku to też spotkania rodzinne. Jeździmy gdzieś dalej, po to, by opowiadać i opowiadań słuchać. Wyśmienity czas, by z Waszą wiedzą o emocjach dopowiedzieć ciąg dalszych rodzinnych historii, wyciągnąć wnioski z powtarzalności losów przodków i swoich własnych. Ta wiedza będzie wskazówką na cały rok 2024, bo wtedy zechcecie się wzmacniać zawodowo. I szalejcie sobie do 4 stycznia, a 4 stycznia śmiało stajecie do rywalizacji o najlepsze miejsca dla siebie. Taka rywalizacja, takie prężenie się trochę zawodowe, ale ono się opłaci. Pełnia też na rozpoznanie i nauczenie się nowych strategii, gdyż Pluton w wodniku tychże strategii będzie od każdego wymagał. Pełnia na szaleństwo w relacjach, chłodna głowa za to w biznesie. Bo pod koniec roku i tak niczego ważnego nie zrealizujecie. Zatem od 4 stycznia działacie i osiągnięcia należą do Was. To jest tylko kwestia tego, co chcecie zrobić i robicie to. Natomiast końcówka to właśnie wypoczynek. Czasem można zrzucić parę gramów, jeżeli po świętach coś niechcianego w kochanym ciele się pojawiło, a oprócz tego kochane ciało bawi się doskonale. Co u lwów? A to jest rzadki układ, ponieważ nieczęsto w grudniu o tej porze, czyli jakie słońce w znaku koziorożca, a księżyc w znaku raka, wy czujecie się tak dobrze. Oczywiście, może nie każda płaszczyzna jest idealna, no ale widać, co robicie. Widać, co zrobiłyście i zrobiliście. Widać Was na arenie czy areale i rośniecie. W moc. Z dawien dawna wyczekiwana propozycja lub awans, czy projekt marzeń, zaczyna nabierać więcej niż realnych barw. To się bardzo urzeczywistnia. Koniec roku no i może o uczuciach milczymy. Może o miłości nic więcej nie będzie wiadome niż to, co jest w tym momencie. Na miłość, na uczucie, przyjdzie czas w lutym. Natomiast ta pełnia koniec roku to jest prestiż. To są kwestie najważniejsze. Upomni się o was coś co nazywamy czasem przeznaczeniem, rolą życia czy też misją, jak zwał tak zwał, ale teraz gdy Pluton powoli opuszcza ko koziorożca, zaczynacie wierzyć, że wszystko jest możliwe i tutaj sfera bardzo ważnych kontraktów układów zaczyna się właśnie tworzyć. Jeśli czuliście i czułyście, że jest coś, co Was woła, na co czekacie, to akurat odzywa się to pod koniec roku. Jest to o tyle ciekawa historia, że pełnia te, niweluje e, Wasze rozterki. E, może być odskocznią, a raczej będzie w przyszłości skokiem na głęboką wodę. Jeśli marzyłyście, czy marzyliście o kręgu ludzi, takich, którzy są dla was autorytetami, wyroczniami, to ten krąg zaprosi was do siebie i siedzicie sobie wśród nich. Czas, kiedy tworzycie, i ten proces jest istotny. Począwszy od nowego projektu sukienki, koloru, zapachu, aż po nowy styl życia wewnętrznego. I też możecie być wzorcami dla innych osób. Wyśmienicy, czas na to, by się określić do końca na zasadzie, kim jestem, kim chcę być i co chcę kreować. Starzy znajomi i znajome będą się teraz odzywać odtwarzacie te kontakty, które są głębokie i niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, jak bardzo daleko, czy bardzo blisko od siebie relacji kwitną. Pewne relacje są niejako poza barierą czasu i przestrzeni, to jest końcówka roku dla Was. Rozumiecie, co jest poza czasem. Poza śmiercią. Stare relacje, oczywiście niektóre pozwalają Wam o sobie przypomnieć i Rozumiecie się z tymi układami, wyśmienicie. To są starzy przyjaciele, którzy i stare przyjaciółki, które wracają, relacje, które wracają. Także piękna pełnia i takiej pełni oczywiście Wam życzę. Co u panien Czasem nie do końca widać wszystko idealnie. I ta pełnia, mimo, słuchajcie, że jest w bardzo przyjazny dla Was znakach, to do takich trudnych diagnostycznie dni należy. Merkurywerce to wasz władca. Do tego znaku strzelca, taki nieprzyjemny moment, kiedy ktoś wam może przypomnieć wasze przeszłe uchybienia, zwłaszcza dotyczy to osób urodzonych pod koniec znaku. W miarę możliwości unikajcie rozmów z przełożonymi właśnie pod koniec roku, w okolicach tej pełni, bo to jest taki układ, kiedy ktoś zrzuca z siebie. Na was przerzuca e, na was wszelką odpowiedzialność, a Wy, dopóki trwa erka Merkurego, nawet więcej, dopóki Merkury nie powróci do znaku kozioroszcza, czyli do 14 stycznia, nie macie praktycznie żadnych atutów w ręku. Do tego rozkojarzenie i kiepska pamięć działają na Waszą niekorzyść, przynajmniej w sprawach zawodowych. To jest bardzo niekorzystne, uważajcie. W sprawach sercowych, zamieszanie, takie delikatne przekomarzanie się które podczas pełni z takiej z, z małego deszczyku robi się wichura, czyli przekomarzanie się może urosnąć do rangi problemu. Nie szafujcie za tym słowami, bądźcie delikatni, delikatni, nie wchodźcie również w dyskusje światopoglądowe, bo takie dyskusje są naprawdę zmorą wielu bardzo dobrych związków. Pełnia dla osób uczących się jest idealną pełnią na to, by wykazać się wiedzą, by napisać referat, by zakończyć etap edukacji lub by wzbogacić swoją świadomość. I tutaj, oczywiście, nie tylko spotkania w kuluarach, ale też udział w panelach dyskusyjnych, tam gdzie możecie wymienić swoje doświadczenia, gdzie dzielicie się wiedzą, tam jesteście zauważeni i zauważone. Taki cudowny moment. Prawdą jest też to, że jesteście niezastąpione i niezastąpieni na wielu płaszczyznach, i nie dajcie się na koniec roku wprowadzić większą ilość obowiązków, nie tym razem, bo też powiem, że rzeczywiście nikt was nie zastąpi i jeszcze was czymś obdarzy, a wy już po prostu nie macie siły. Koniec roku idealny by podreperować swoje zdrowie, dając sobie odpocząć od świata. Zadbajcie zwłaszcza o właściwą e, podaż e, witaminy z grupy B, witamin z grupy B, zwłaszcza te osoby, które mają problemy z pamięcią. Cudownej pełni Wam życzę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z pod znaku uwagi. No i zapraszam na analizę ogólną tej pełni. Powiem, że ta pełnia do najłatwiejszych nie należy, ponieważ Wenus, która jest władczynią Waszego znaku, odbiera nieharmonijne aspekty. Tutaj mamy i Saturna, i Urana, którzy no, nie darzą mi w tym momencie. Sympatiem i to zmusza do rozstrzygnięć dotyczących tego, na co zużywacie swoją energię życiową, a w jaki sposób zarobkujecie. To jest jedna rzecz. I z kim się chcecie bawić, kto was bawi, a kto nie. I te rozstrzygnięcia, które przyjdą wam teraz do głowy, będą na wagę złota już w czerwcu 2024 roku. Jest taki cykl, jest taki ciąg, ponieważ Również Wenus zaczyna mieć przyjemne układy z Plutonem, ale za każdym razem, jak ona się spotyka z Plutonem, który to Pluton będzie świeżutki i bardzo nowocześniutki w wodniku, już od 21 stycznia, to spotkanie Wenus i Plutona 17 lutego pokażę wam sens każdego kroku, który został poczyniony przez was w grudniu i w listopadzie 2023. Czyli jest ten ciąg bardzo sensowny, cykl bardzo um, wyrazisty. E, także teraz się zastanawiacie. Póki co właśnie. E, Ketu w waszym znaku. E, no i to jest ten niezły galimat w relacjach. Do tego to doprowadza. E, jednak ascendent nie kłamie. E, czasem to trzeba się uderzyć w pierś, i zmienić się. Po prostu zmienić swoje nastawienie do ludzi, jako że układ na ascendencie węzła, który mówi o przeszłości, jest takim pokazem, czego robić nie należy. No to albo zaprzestać ugodowości, albo ją znaleźć. Zwłaszcza jeżeli ostatnio zbyt ugodowo z ludźmi nie było, i zbyt optymistycznie też nie jest. Pamiętajcie, że świat nie jest polem walki, lecz polem aktywnej walki o miłość. To zasadnicza różnica w rozumieniu relacji międzyludzkich. Relacje, jako te, które działają dla wyższego dobra, też o tym pamiętajcie. Czasem trudno jest się wznieść poza siebie, ponad siebie. Tym razem trzeba będzie, bo. Jeżeli wasze działanie doprowadziło do tego, że w waszym świecie powiało pustką, to robicie coś zupełnie innego. Dodatkowo ciekawy układ, ani nowoczesność wam nie pasuje, ani konserwatyzm, więc co lub kto. I teraz znowu ten cykl. Pluton, będąc jeszcze w koziorożcu, czyści niemiłosiernie wasze wnętrze. Wasze relacje pokazuje sobie punkty, pełnia na ich odkrycie i usunięcie elementów słabych. Nawet te, gdy te elementy nie istnieją na zewnątrz, powiecie, że na zewnątrz nic się nie dzieje, one są w środku, albo odwrotnie, jeżeli czujecie blokady ze strony innych osób, to znaczy, że jednak zmiana jest konieczna. Jest za co walczyć, i najtrudniejsze walki to te, które staczamy o siebie. Rok 2024 trochę będzie jak z bajki i trzeba o tym pamiętać, żeby tego nie zaprzepaścić właśnie teraz, bo to jest rok rozwoju i trzeba się będzie skupiać na ludziach, którzy się zmienili i jeżeli wy się nie zmieniłyście czy nie zmieniliście, no to czas też na to. Pełnia na zakończenie relacji standardowych, na to, by uwolnić się od konwenansu, czyli tak naprawdę, co nie daje mi energii, które moje zajęcia finansowe nie dają mi żadnych efektów. Także pełnia jest kresem kontaktów zbyt forsownych dla Was. No i jeszcze jedno, żadnych podpisów pod koniec roku. Nawet jeśli odchodzicie z jakiegoś zespołu, a z jakiejś pracy, no to podpisy dopiero po 4 stycznia 2024. Co u skorpionów? Uwielbiacie planować, inwestować, angażować się w projekty finansowe. No, i może się wydawać, że ten koniec roku nie jest takim momentem odpowiednim na ciężką pracę, na to, aby coś nowego wprowadzać w sensie intelektualnym w swoje życie. Ale okazja, by się wzbogacić, może być jedyną w swoim rodzaju właśnie pod koniec roku, właśnie przy tej pełni. Pełnia i parę dni po niej. I to jest taki czas. Że ludzie się spotykają. Jest mnóstwo okazji do spotkań. I podczas tych spotkań, tylko że to nie jest znowu a płaszczyzna zawodowa, podczas jednego z takich spotkań może się pojawić ciekawy projekt inwestycyjny. Może dotyczyć zakupu akcji czy prawa własności gruntów, nieruchomości. Też się może zdarzyć, że owe nieruchomości będą wymagały na początku nakładów inwestycyjnych, ale to się Wam opłaci. Zwłaszcza jeżeli to są stare kamienice, posesje, czy też nieużytki, które trzeba przekształcić. Jasne, pamiętamy cały czas, że jest erka Merkurego i bez podpisów, ale warto planować. I te plany mogą być bardzo aktualne i rozwijać się bardzo dynamicznie w czasie, słuchajcie, między 14 a 20 stycznia 2024 roku. I to jest dla Was druga wskazówka, bardzo, bardzo istotna. Czyli końcówka roku dynamiczna, oprócz tego, że w waszej głowie będą się rozwijały plany zakupu pałacu, zamków, posiadłości, to miłość kwitnie. Wenus w Skorpionie wyzwala u was niespotykany dotąd głód uczuć, ale też i szczerość w okazywaniu ich. Rozmowy z ukochanymi doprowadzają do nowych ustaleń wzajemnych. Plany ślubu, zaręczyn też nie są niemożliwe i są dobre w tym momencie. Nawet jeżeli jakiś czas temu nie do końca wam w relacji wyszło, nie tak jak tego oczekujecie, to wasz wdzięk i dowcip oraz szczerość pokonają, przekonają ukochaną czy ukochanego do waszych zamiarów, tak? czyli przejdą na waszą stronę. Póki Wenus w Skorpionie, tak by the way, warto dbać o siebie. Oczywiście, zawsze warto dbać o siebie, ale tym razem ta dbałość jest skuteczna, daje szybkie efekty. Czyli można odwiedzić salony, odnowy biologicznej, kosmetycznej, czy wprowadzać zdrowe nawyki. To są te decyzje, które będą bardzo dobrze się rozwijały podczas tej pełni. Będziecie zadowolone z kroków podjętych w tym momencie. Czyli zobaczcie, jak dużo relacje, bardzo dobre, z tym, że nowych nie będzie, projekty inwestycyjne, rewelacyjne. I do tego wszystkiego jeszcze macie możliwość zadbania o siebie, czyli fantastyczna pełnia dla osób z znaku skorpiona. Co u strzelców jest koniec roku i warto zadbać o towarzystwo osób bliskich. Strzelec jako znak, który kocha jazdę dla jazdy, dla samego poruszania się, może wyruszyć w odwiedziny. Najpierw rodzina, a potem widziani krewni dawno. Celebrowanie czasu z nimi będzie prawdziwą ucztą dla ducha i dla ciała. To również podróże z przyjaciółkami, z przyjaciółmi, bo razem poznajecie więcej, razem bardziej się otwieracie. Pełnia daje światło, otwiera was na wiedzę wewnętrzną. Wy chcecie rozwijać swoją świadomość i pełnia wam w tym pomoże, podsyłając odpowiednich ludzi. Zauważacie, że macie obok siebie osoby, z którymi możecie iść na kranie dzień, podróżować, z którymi, z którymi wam jest dobrze w drodze, w życiu, przyjaciele, przyjaciółki. To jest też ciekawy efekt pełni, bo z jednej strony rodzina, bliska rodzina, rodzina w znaczeniu rodzice spowinowaceni, z drugiej strony przyjaciele, znajome, którzy, które mają dla was dużo miłości. Dla kontaktów bardzo personalnych, ścisłych to może być trudny czas, bo czujecie, że nie dostajecie takiego samego zaangażowania, jakie ofiarujecie, i dlatego to może być czas wzrostu wymagań w stosunku do małżonków, partnerek i wszystkich Waszych ukochanych, ewentualnie wypowiedzenia, układu jaki was obowiązuje. Nad tym troszkę się zastanówcie, ale znowu na no, początek roku w te sprawy można wchodzić. Wenus w Skorpionie uwrażliwia Was wewnętrznie i jednocześnie przygotowuje do tego, by być gotową na nowy rozdział w kwestiach partnerskich właśnie na koniec roku. Wenus przechodząc do znaku strzelca 29 grudnia, powoduje skrajność postawę, czyli święta jeszcze w starym gronie, a nowy rok już w nowym gronie, z nową partnerką czy nowym partnerem, bo stare już nie wytrzymuje próby czasu, ale próby czasu nie wytrzymują związki napięte, takie, które się nie rozwijają, a ten stary diabeł Saturn, który kwadraturuje znak, pyta się o to, czy partnerstwo jest radosne, o to, czy pozwala wam latać. Saturn pyta o miłość i to jest prawda. Niestety lub niestety podczas pełni w pewnym sensie podległej temu Saturnowi, a pokazuje się to, czy macie podtrzymanie ze strony ukochanych, czy też nie, a jeśli nie, to karmicznie i energetycznie niedobrze jest pozostawać w czymś obciążającym. Oczywiście u części osób zmian nie będzie, bo układ pokaże wsparcie, inni niechaj spodziewają się przewrotów i eksplozji etny u siebie. Co u koziorożców? to jest wasza pełnia, pełnia energii życiowej pełnia świadomości i wiedzy dotyczącej tego co chcecie robić, w jakim kręgu chcecie się obracać pełnia z reguły coś wyjaśnia a ta pełnia jest niejako na pograniczu waszego wnętrza i waszej sytuacji zewnętrznych zatem dochodzą do was informacje o sobie w taki ciekawy czas dostajecie informacje zwrotne tak? czyli ktoś wam opowiada o tym jak was odbiera i dlatego to jest bardzo dobra przestrzeń do rozmów, do wynurzeń, zwierzeń. Rzadka to sytuacja, jako że nie jesteście skłonne do zwierzeń i dlatego wykorzystajcie ten czas. Umówcie się z kimś, komu ufacie, z kimś, kto był i jest i będzie wam życzliwy, by przegadać swoje wątpliwości. Nawet właśnie nie wyjaśniać, nie rozstrzygać, tylko przegadać, opowiedzieć o tym. Przed Wami nowy rok astrologiczny, od urodzin do urodzin, liczymy, i dlatego pozbycie się wewnętrznych rozterek jest bardzo ważne. Upewniacie się teraz, kto Was emocjonalnie odbiera w sposób, który nie powoduje u Was sprzeciwu. No i potem się poznaje przyjaciół. Oni więcej słuchają, a mniej gadają. Zawodowo jesteście na szczycie. Możecie planować cały przyszły rok. Z naciskiem na to, aby w pierwszej połowie rozwijać więcej, bo to jest czas wzrostu, korzyści dla siebie i przychodzą wtedy koncepcje, które można rozwijać, manifestować, znowu w sposób zależny tylko od siebie. To jest też moment tej pełni, kiedy na przykład się zastanawiacie i mówicie: No dobrze, to część spraw zawodowych zlecę komuś, bo po 4 stycznia działacie bardzo zdecydowanie, ale do tego momentu właśnie dywagujecie. Komu coś zlecić tak, by nie być za bardzo obciążoną i obciążonym? Duch przywództwa i walki to również układ po 4 stycznia. Koniec roku macie na przyjrzenie się sobie, otoczeniu, przyjaciołom, a z Saturnem w rybach chcecie przyjmowania swoich uczuć, przyjmowania, odbierania właściwego odbioru, chcecie głębi, no i żegnacie się z układami płytkimi, ale bez rozrywania szat. Zdrowotnie dawka ruchu Wam nie zaszkodzi, tym bardziej, że Wasza aktywność od stycznia 4, a potem od 14 wzrośnie wyraźnie więc teraz macie czas na, czy znaczy wasza akcja będzie nawet wymuszona, więc teraz sobie trenujcie, czy nawet udajcie się do trenera, trenerki, by stworzyć program działania dla siebie. Co u wodników? Tu jest troszkę, troszkę inaczej. Takie wyciszenie, takie cicho, cichuteńko, by nie płoszyć, by nie zbudzić wody śpiącej w kotlinie. Taka jest ta pełnia, cicha. Skupiona na sobie. Macie czas przed urodzinami, a urodzinę, pamiętajcie o tym, fetować już będziecie w innej rzeczywistości w rzeczywistości Plutona w znaku Wodnika. Póki co, bardzo szczera pełnia, a stajecie twarzą w twarz ze swoją psychiką, uczuciami. Wiele z tych uczuć trzeba będzie utulić, czego nie macie nawyku robić. Może się pojawić pytanie: i co z tego, że mam dystans, że mam obowiązki? Czy przypadkiem za ich wypełnianie nie płacę zbyt wysokiej ceny? Podczas pełni przychodzą trudne pytania, i podczas pełni macie okazję złapać balans, równowagę pomiędzy własnym wyobrażeniem o rzeczywistości intelektualnej, a wyobrażeniem o rzeczywistości emocjonalnej, co się dzieje. To nie jest proces jednolity, ale bardzo Was będzie wzmacniał na przyszłość. I teraz, jeżeli znaki kardynalne traktujemy jako początek czegoś nowego, to Wy w zakończeniu historii zawodowych, teraz możecie je zakończyć, odsunięciu się od nadmiaru obowiązków. Rozpoczynacie nowy etap, zwłaszcza osoby z początku znaku podejmują decyzję o odcięciu się od pewnych obowiązków, mówicie sobie: To już mi nie jest potrzebne, i podejmujecie decyzję o połączeniu się z kimś, kogo od dawna kochacie, ale zawsze coś stało na przeszkodzie. A teraz to jest też ciekawy proces. U osób dojrzałych, kiedy dzieci dorosły, praca jest czymś wyregulowanym. Dajecie sobie miejsce na otwarcie przestrzeni serca na lat 20. Osoby młodsze przypatrują się sobie, godząc się z wyborami wewnętrznymi, i te wybory wewnętrzne jak zobaczycie je one mogą zmieniać wasze cele w pewien sposób demontujecie niewłaściwą podstawę, niewłaściwą bazę swojego życia. I to jest też taki czas szokujący, bo może się wydawać, że awans jest blisko, ale na pełnia właśnie zadawam pytanie, podsunie wam, czy aby na pewno tego potrzebuje. Właśnie, bardzo prawdziwe. chociaż szokuje i będąc ze sobą szczerym i szczerą, przy świadomości czasu przed urodzinami i jednocześnie pamiętając, że wchodzi się w dwudziestoletni etap życia, dokonujecie bardzo, bardzo ważnych wyborów, byle tylko na poziomie dużej szczerości z sobą. Na razie wewnętrzne przemyślenia. Odczucia, ale te odczucia będą aktualne już koło 20 stycznia, kiedy to wycofujecie się z tego, co jest Wam absolutnie zbędne. Taki fantastyczny czas. Co u ryb? U ryb powiedziałabym bardzo przyjaźnie. Pełnia to jest dla Was czas uczuć takich do grobowej deski. To jest niesamowite, a jak się cementują pewne historie. Satur jest w rybach i on cały czas będzie Wam podsyłał ludzi, czy będzie Wam podsyłał znaków, które odbieracie, a te znaki są gdzieś w eterze i te znaki wykorzystujecie, by zacieśniać relacje ważne, bardzo ważne, właśnie takie do grobowej deski. Jeśli bierzecie ślub, zaręczacie się, czy wyznajecie komuś miłość, spotykacie się też z takim wyznaniem. To jest ona scementowana czymś bardzo wysokim, czymś, powiedziałabym, że coś się znajduje ponad chmurami, ponad nami i wiemy, że to jest, czujemy, więc to jest ta, to cementowanie. Oprócz tego czas rodzinny, czas miłości, spotka, sp spędzamy ten czas z domownikami, to są spotkania z dziećmi, które na przykład na moment dorosłe dzieci powracają do domu, i to jest czas bezcenny. I niechaj sobie wszystko płynie e, e, leniwym tiktakiem czy swoim torem. Tego toru nie przyspieszajcie. Dajcie się unieść fali, która jest, która sobie płynie. Aktywność i sfera kontaktów działa bez zarzutu, ale działa bez zarzutu tylko to, co podtrzymuje. I Wy to świetnie wyczujecie, co podtrzymuje, a co nie daje tego podtrzymania. Kwestie odrzucania relacji czy odsuwania się od niektórych osób zostawcie sobie na styczeń. Macie wtedy więcej energii, by uwolnić się skutecznie, jednorazowo uwalniać się, czyli nie ma powrotów i wybaczenia, oraz działacie w sposób waleczny, właśnie bez nostalgii, bez odwrotów. Po 4 stycznia, Mamy sytuację, kiedy Jowisz jest w ruchu prostym od 31 grudnia, a jest oczywiście w Byku, przy Jowiszu, przy Uranie, przy y, 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 oczywiście Marsie w Koziorożcu, to macie w sobie więcej zdecydowania i osoby, z którymi chcecie poruszać niewygodne tematy, nie mają na Was wpływu. I to jest ta umiejętność rozstrzygania i przewodzenia jednocześnie. Mars w Koziorożcu od 4 stycznia. Podobnie w kwestiach zawodowych lepiej poruszać czy pytać o podwyżkę, poruszać niewygodne tematy, pytać o podwyżkę, a Was przez zmianę współpracowników, bo nie, chce, nie chcecie na przykład w tym zespole pracować po 4 stycznia. A styczeń przyniesie korzystne rozstrzygnięcia finansowe, płacowe i zawodowe, a teraz macie pełnię i macie czas końca roku na to, by kontemplować czas z bliskimi, rodzina, przyjaciele, osoby, które dobrze znacie, z którymi od lat jest wam dobrze i czujecie takie flow. I pamiętajcie, że ten czas wychwytywania znaków, które przychodzą, jest też Teraz dla Was istotny. Ten Merkury w RC akurat u Was tak działa, że znaki są autentyczne i są prawdziwe i można się nimi kierować, a Wy z Waszym wyczuciem robicie to bezbłędnie. W cudownej pełni Wam życzę.